również w Kościół Boży zostanie włączone nowe dziecko. Pytam rodziców, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Wszechmogący Boże, wierzymy, że Zbawiciel zasiada w Panu pod Twojej prawicy. Wysłuchaj na przebłagania i zbawmy się zgodnie z Jego obietnicą odczuwania, że pozostaje z nami aż do skończenia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Intencją pierwszej świętej jest dobra duszy świętej pamięci Edwarda Mazurkiewicza. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawiciel, i że udział do Chrystusa mocy naszą ludzką, że cały Kościół z jednością Chwały z Chrystusa swoją wolą, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Ojciec i Syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa. Oddawać książkę. Przy bramie wszystkich witam. Prawie nic. No nie, ale dobra, ale oni chcą. No chcą ci pokazać też porozumienie, to na naukę. No prawie było. Nie, bo przyjedzie każdy. Co przy nim rozmawiają, co przyjechać. Ja wiem, tego przywołuskiego to kurna nie pokazać. Tak, na malutki. A nie policzył. Gorąco, nie chodź się na to. Można czekać na pogodę bez pierwszego, ale on tam to prezes, jak ja to mówię? Ale ty taki sam prezes klubu. Ja w kościele, no, jest prezes. Jak dzisiaj do tego tak stanowiska i patrzę, co to tak robi. Historii, dajcie, bo ja to jest taka kulturka. No co? Przy 300 sztuk. To nie drogo, bo inne firmy jak się rozwijają. Zielnia i tam właściwie odłączyli od pazurę i... Działa, o, właśnie już prepara. Zielnia w na tej walce? A ja będę przyjdę na to.
Ja pamiętam na starym Kto zauważył?
brałem do ręki na właśnie na Dobra, to każdy wie. Już? Prosimy Państwa o powstanie. W dniu dzisiejszym obchodzimy 70. rocznicę powstania Radzymińskiego Klubu Sportowego Mazur. Klub nasz w swojej 70-letniej historii odgrywał zawsze znaczącą rolę w życiu mieszkańców, dawał możliwość wyżycia się sportowego młodzieży, dostarczał wielu atrakcji kibicom i sympatykom sportu. Mimo wielu wzlotów i upadków przetrwał dzięki władzom miasta, dzięki ofiarnym działaczom i trenerów. Dziś, w tę sędziwą już rocznicę, witam przybyłych na naszą uroczystość szanownych gości. Witam przedstawiciela Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, pana Wojciecha Kosima. Witam prezesów zaprzyjaźnionych klubów. Witam władze miasta Radzymina, przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej, pana Jana Wnuka. Wiceprzewodniczącą Rady, panią Barbarę Rowicką. Witam burmistrza miasta i gminy, pana Pawła Solisa. Witam dyrektorów szkół, dyrektorów zakładów pracy, właścicieli prywatnych przedsiębiorstw i sponsorów klubu. Witam trenerów, byłych i obecnych działaczy, byłych i obecnych zawodników.
Witam kibiców i sympatyków sportu oraz wszystkich przybyłych na naszą uroczystość. Przez okres 70 lat wielu działaczy, trenerów i zawodników odeszło od nas na zawsze. W dniu dzisiejszym pragnę, abyśmy uczcili minutą ciszy ich pamięć. Dziękuję. Przedstawię Państwu krótką historię naszego klubu. Jest to pierwsza tak okazała uroczystość po 70 latach. Radziński Klub Sportowy Mazur jest jednym z najstarszych klubów na Mazowszu. Założycielami klubu byli Karol Cieślik, Kazimierz Cieślik, Ryszard Kopycki, Julian Łagowski, Jerzy Marszał, Zenon Rasiński, Kazimierz Winiarski i Mieczysław Winiarski. Pierwszym prezesem był Teodor Łagowski, a jego zastępcą Karol Cieślik. Funkcje te pełnili w latach 1923-1926. Kolejni prezesi to dr Władysław Zasławski. W 1927 roku pełnił tę funkcję. Jan Gałkowski w latach 1928-1929. Pan Białkowski w 1930-1931. Pan Antoni Waśniewski w latach 1932-1933. I ponownie Teodor Łagowski w latach 1934-1939. Sportowych i artystycznych. W tym okresie klub nie posiadał własnej siedziby, a spotkania działaczy odbywały się w prywatnych mieszkaniach. Boisko do piłki nożnej zlokalizowane było za budynkami byłego starostwa. W 1926 roku stadion sportowy zbudowany został na terenie obecnych obiektów, a następnie przeniesiony w rejon ulicy Warszawskiej. W 1960 roku powstał Komitet Budowy Stadionu w składzie Feliks Kęszycki, Zbigniew Malik, Władysław Król, Marian Ostaszewski i Stefan Gębicki. Już w 1962 roku, czyli w ciągu 2 lat, oddano do użytku obecny obiekt przy ulicy Wołomińskiej. W latach 1923-1933 w klubie działały sekcje piłki nożnej, której drużyna początkowo rozgrywała mecze towarzyskie, a w 1933 roku klub stał się członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i od tej chwili Mazur uczestniczył w rozgrywkach mistrzowskich. Sekcja tenisa ziemnego działała w latach 1926-1939. Prekursorem tej dyscypliny i najlepszym zawodnikiem był Ryszard Rusiniak. Sekcja kolarska działała w okresie 1927-1939. Była to sekcja kosztowna i kolarstwo uprawiali ci, którzy posiadali własne rowery. Wyścigi odbywały się najczęściej z okazji świąt państwowych. Sekcja lekkoatletyczna miała za zadanie przygotowywać zawodników do gry w piłkę nożną, a zawody rozgrywane to najczęściej biegi uliczne i sztafety. Klub posiadał również bardzo prężną sekcję teatralną, której działalność dawała duże zadowolenie artystom, amatorom, wiele atrakcji mieszkańcom oraz znacznie wspierała klub finansowo. Okres okupacji to zakaz uprawiania sportu, rozgrywania zawodów sportowych i gromadzenia się kibiców. Mimo drastycznych zakazów okupanta działalność sportowa prowadzona była w konspiracji. Z kronik i opowiadań wiemy, że w 1944 roku odbył się w Radzyminie mecz Mazur-Radzymin Legionowia Legionowo. Wielu działaczy sportowych w okresie II wojny światowej brało udział w walkach na frontach całej Europy. Po zakończeniu wojny już wiosną 1945 roku reaktywowano działalność klubu. Pierwszym powojennym prezesem został Antoni Wilamowski. Klub jednak zgodnie z odgórnymi zaleceniami i brakiem finansów został wcielony do pionu gwardyjskiego i był pod patronem milicji.
1952 roku po przeniesieniu powiatu do Wołomina klub przeszedł pod patronat PZGS Radzymin i nazywał się Sparta Radzymin. W 1956 roku klub powrócił do starej nazwy Mazur, a w 1958 roku przyjęty został do Federacji Energetyk. Prezesem klubu w latach 1956-62 był Stefan Gębicki. Od 1963 do 1964 funkcję tę pełnił Daniel Czarnecki. W 1965 roku ponownie funkcję prezesa objął Stefan Gębicki. W latach 1966-1975 prezesem był Ryszard Rusiniak. W 1975 do 1977 prezesem był Wiesław Rudnik. Od 1977 do 1980 prezesem był Janusz Krajewski. Od 1980 do 1985 roku funkcję prezesa pełnił ponownie Wiesław Rudnik, a od 1985 roku do chwili obecnej Ludwik Wardzyński. Piłka nożna była pierwszą sekcją, która wznowiła działalność po zakończeniu wojny. Od 1946 roku rozgrywała mecze w klasie C i B. W 1958 roku awansowała drużyna do klasy A. Po jednym roku drużyna spadła do klasy B, aby ponownie awansować do wyższej klasy. Przez wiele następnych lat drużyna po spadku rozgrywała mecze w klasie B i C. W 1971 roku drużyna seniorów zostaje wycofana z rozgrywek. Natomiast prowadzone jest szkolenie grup młodych trampkarzy i juniorów. W wyniku takiej pracy kształtuje się nowa, młoda drużyna, która pod opieką trenera Jerzego Berty w 1982 roku uzyskuje awans do klasy A. Drużyna seniorów na przestrzeni ostatnich 10 lat prowadzona przez trenerów Jerzego Bertę, Tadeusza Jędrasika i obecnie ponownie przez Jerzego Bertę nie spadła do niższej klasy rozgrywkowej, a obecnie zajmuje czołową lokatę w tabeli z dużymi szansami na awans do Ligi Wojewódzkiej. W sekcji prowadzone jest również szkolenie dzieci i młodzieży w grupach juniorów, trampkarzy i żaków. Obecnie około 120 chłopców uprawia w naszym klubie piłkę nożną. Zajęcia z grupami młodszymi prowadzą instruktorzy Tadeusz Jędrasik, Mirosław Fabisiak i Mirosław Mioduchowski. W latach 1953-1964 w klubie istniała sekcja kolarska. Warunkiem przynależności było posiadanie własnego roweru. Najaktywniejszymi zawodnikami sekcji byli Witold i Marek Rusiniakowie, Henryk Cieślak, Krzysztof Pergoł, Jan Siwicki i Edward Ludwiniak. W latach 1960-1963 działa sekcja tenisa stołowego. Drużyna rozgrywała mecze w klasie A i w trzeciej lidze warszawskiej. Zawodnikami tej sekcji byli Kazimierz Siankowski, Kazimierz Budzianowski, Marian Motyczyński i Andrzej Ochalski. Sekcja lekkoatletyczna działała w latach 1963-1964. Jej trenerem był Wojciech Malinowski. Wyróżniające się zawodniczki to Aleksandra Malinowska i Marta Kon. Wśród chłopców najlepsi zawodnicy to zwłaszcza sprinterzy Wiesław Tumankiewicz, Krzysztof Drzazgowski i Tadeusz Tajmajer. W 1968 roku klub założył sekcję piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. Dziewczęta zgłoszone zostały do Ligi Międzywojewódzkiej, gdzie konkurencja była bardzo silna. Startowało wiele zawodniczek o stażu pierwszo- i drugoligowym. W wyniku rażącej różnicy umiejętności dziewczęta przegrywały wszystkie mecze i po dwóch sezonach zostały wycofane z rozgrywek. Trenerami w tej sekcji byli Helena Stencel-Berta i Wiesław Rudnik. W 1982 roku sekcja piłki ręcznej dziewcząt została reaktywowana, lecz na skutek braku funduszy klub zawiesił jej działalność. Drużyna piłki ręcznej chłopców w drugim roku rozgrywek w lidze okręgowej awansowała do Ligi Międzywojewódzkiej. W rozgrywkach tych grała trzy sezony, spadając w 1974 roku do Ligi Okręgowej, by po roku ponownie awansować do Ligi Międzywojewódzkiej. W wyniku znacznego odpływu zawodników do innych klubów zespół po roku został wycofany z rozgrywek tej klasy, uczestniczył przez okres dwóch lat w rozgrywkach Ligi Okręgowej, a następnie sekcja została rozwiązana. W latach 1960
1988-1982 zawodnicy piłki ręcznej zdobyli 2 razy srebrny i 1 złoty medal na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 2 razy uczestniczyli w półfinałach ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży, 2 razy zdobyli srebrny medal na Spartakiadzie Wojewódzkiej, 2 razy zdobyli wicemistrzostwo okręgu juniorów oraz wygrali wiele turniejów w kraju i za granicą. Wielu zawodników powoływanych było do reprezentacji województwa na Spartakiady. Marek Motyczyński, Tadeusz Snochowski, Andrzej Modzelewski byli reprezentantami Polski w kategorii juniorów i młodzieżowej. Większość zawodników ukończyła studia. Są lekarzami, inżynierami, nauczycielami, trenerami. Zespół juniorów prowadzony przez trenera Andrzeja Ciłkowskiego zdobył w 1975 roku Mistrzostwo Spartakiady Wojewódzkiej, zaś młodszy zespół juniorów w 1976 roku zdobył złoty medal na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i reprezentował województwo warszawskie na ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W zespołach tych wychowani i wyszkoleni zostali tacy zawodnicy jak bramkarz Grzegorz Żmijewski, srebrny medalista Mistrzostw Świata Juniorów i wielokrotny reprezentant Polski seniorów, uczestnik Mistrzostw Europy i Świata oraz wielokrotny reprezentant Polski młodzieżowej Roman Tulwin. Prosimy. Panu Tadeuszowi Jędrasikowi. I działaczowi naszego klubu, panu Edwardowi Dąbrowskiemu. Prosimy. Do wręczenia odznaczeń proszę przedstawiciela Wydziału Kultury Fizycznej, pana Kosima, oraz zasłużonego działacza kultury fizycznej, wielokrotnego prezesa klubu, pana Stefana Gębickiego. Proszę również, ponieważ przybył w tej chwili do nas przedstawiciel Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Prosimy. Przybył do nas, witamy sekretarz generalny Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, pan Rumia. Prosimy o wręczenie koledze Jerzemu Bercie, trenerowi naszego pierwszego zespołu. Pan Tadeusz Jędrasik, szkoleniowiec naszego klubu. Nauczyciel studium wychowania szkolnego. I pan Edward Dąbrowski, działacz klubu. Warszawski Okręgowy Związek Piłki Nożnej przyznał srebrne odznaki następującym działaczom i zawodnikom. Pan Wojda Kazimierz, pan Burkacki Tadeusz, pan Król Bogdan, pan Kreśkiewicz Marek, pan Michalski Włodzimierz, pan Mioduchowski Grzegorz, pan Czarnecki Edward, może z tej strony. Pan Fabisiak Mirosław, pan Kosiński Marek, pan Fabisiak Dariusz, pan Dobrzeniecki Andrzej, pan Młoduchowski Janusz, pan Mioduchowski Mirosław, pan Paciorek Dariusz, pan Waligórski Krzysztof i pan Janusz Wojciechowicz. Prosimy.
Nie lepiej. Burmistrz miasta i gminy ufundował puchar dla klubu oraz puchary dla trenerów i działaczy. Prosimy pana burmistrza o wręczenie pucharów. Szanowni goście, mili sportowcy, drodzy mieszkańcy Radzymina, mam zaszczyt w tak uroczystym dniu dla nas